Sześcioro biegaczy, sześciu skoczków i dwóch kombinatorów norweskich to nasza kadra na Oslo. W Garmisch-Partenkirchen Norweg Axel Lund Svindal obronił tytuł mistrza świata w superkombinacji. Legenda kończy karierę, dwukrotny mistrz świata, Brazylijczyk Ronaldo rozstaje się z piłką. Maciej Kurzajewski, dobry wieczór, zapraszam na serwis sportowy Jedynki. Małysz, Stoch, Żyła, Hula i dwaj rezerwowi, Byrd oraz Kubacki. Łukasz Kruczek ogłosił kadrę na Mistrzostwa Świata w Oslo. W sumie do Norwegii poleci 14 polskich sportowców. Otwarcie imprezy już za 9 dni. Oslo na Mistrzostwa Świata gotowe. Podobnie jak norwescy skoczkowie. Za wrażenie artystyczne już dziś najwyższa nota. Ale na tym gospodarze nie zamierzają poprzestać. Kolebka narciarstwa oczekuje wielkiej dominacji. Bohaterką numer jeden ma być Marit Bjørgen. Jak sama mówi, marzy o komplecie złotych medali. A co na to Justyna Kowalczyk? Jestem Polką i też mam te wszystkie cechy, czyli czasem mi się udaje z motyką na księżyc wyskoczyć. Ostatnie tygodnie spędziła we włoskich Dolomitach. Dużo na nartach, dużo na trenażerze. To ma pomóc w biegach łyżwą, a tych będzie w Oslo najwięcej. Przed mistrzostwami Polkę czekają jeszcze starty w Drammen, gdzie rok temu starła się z wielką rywalką. Za sobą ma już ten ostatni test Adam Małysz. Zdał go bardzo dobrze. Obiecuję tylko jedno, że będę walczył. No, na tyle mnie stać na pewno i na tyle mnie znacie, że mam taki góralski pazur. A gdy dodamy do tego Kamila Stocha i niezłą drużynę, może się okazać, że to będą naprawdę historyczne mistrzostwa. I to nie tylko dla Norwegów. Mistrzostwa Świata w Telewizji Polskiej. Norweg Axel Lund Svindal kolejny raz w karierze został mistrzem świata w narciarstwie alpejskim. W Garmisch-Partenkirchen wygrał super kombinację i od teraz w galerii multimedalistów wszechczasów zasiada na 10. miejscu. Karierę jak z bajki, 6 medali mistrzostw świata, a ten dzisiejszy to już 4. złoty. Svindal wygrał zjazd, a potem w slalomie pojechał na tyle dobrze, że z Norwegiem nikt nie polemizował. Nawet Włoch Christoph Innerhofer, który tu w Garmisch-Partenkirchen robi furorę, musiał ustąpić. Ale medal zdobył, do złota i brązu dołożył srebro. Trzeci był Peter Fil z Włoch. Michał Kusek zajął 27. miejsce. W Portugalii kolejna porażka rywala Lecha Poznań w Lidze Europejskiej. Sporting Braga przegrał 0-2 z FC Porto. Władze kolejorza odwołały się od decyzji UEFA, która przed meczem ze Sportingiem zażądała m.in. ograniczenia do połowy widowni na poznańskim stadionie. Tak nerwowo w siedzibie mistrza Polski nie było już dawno. Wszystko dlatego, że decyzja UEFA zapadła niespełna tydzień przed meczem. Do dzisiaj mamy już zamówień i potwierdzonych odbiorów przez kibiców dużo, dużo więcej, powyżej 25 tysięcy. To jeden z dwóch głównych argumentów w odwołaniu Lecha. Drugi dotyczy błędów przy organizacji meczów. Klub chce zwiększyć liczbę stewardów i udrożnić wyjścia. Odpowiedź UEFA najprawdopodobniej jutro. Humory mistrzom Polski mają poprawić nastroje w obozie rywala. Sporting w słabym stylu na własnym stadionie przegrał z FC Porto 0-2. Jakby tego było mało, kontuzji doznali podstawowy obrońca Paulão i kapitan Vandinho, ale to już nie zmartwienie Lechitów. W lidze hiszpańskiej Real Madrid zmniejszył stratę do Barcelony. Zespół José Mourinho wykorzystał potknięcie rywali, wygrywając 1-0 z Espaniolem. Skromnie, ale przecież najważniejsze są punkty. Na twarzy José Mourinho wciąż trudno znaleźć uśmiech. Portugalczyk wie, że misja o kryptonimie tytuł może się okazać niewykonalna. Zapowiadało się, że po meczu ze Espaniolem humory będą jeszcze gorsze. Już w drugiej minucie czerwoną kartkę dostał Iker Casillas. Real szybko otrząsnął się jednak z szoku. Gola strzelił Marcelo i królewscy wygrali 1-0. Do Barcelony tracą tylko 5 punktów, bo katalońska drużyna zawiodła. Po wspaniałej serii 16 zwycięstw zremisowała ze Sportingiem Gijón. A i na to musiała zapracować. Rywale pierwsi zdobyli bramkę. Wyrównał 10 minut przed końcem z zimną krwią Villa. Jeden z najbardziej utalentowanych i utytułowanych piłkarzy świata. Dwukrotnie zdobył z Brazylią tytuł mistrza świata. Był królem strzelców mundialu w Japonii. Ronaldo ogłosił zakończenie kariery. 34-letni zawodnik, trzykrotnie wyróżniony przez FIFA tytułem najlepszego piłkarza roku, rozstaje się z piłką po tym, jak jego Corinthians odpadł z Copa Libertadores. Il Fenomeno grał m.in. w Barcelonie, Interze, Realu i Milanie. Na środę planowana jest ostatnia operacja Roberta Kubicy. Więcej o stanie zdrowia polskiego kierowcy w sportowym wieczorze w TVP Sport i TVP Info. Teraz to wszystko. Do zobaczenia jutro.